Taryfa regazyfikacyjna zawiera już rabat, a polskie władze pracują także nad tym, aby wprowadzić mechanizm, który uatrakcyjni dodatkowo gazoport na okres rozruchu rynkowego, w sensie pozyskiwania pierwszych klientów, zbudowania portfela odbiorców gazu, który zapewni to, że będzie można zlikwidować ten rabat i wypuścić ten obiekt do zwykłego obiegu rynkowego. Takie działania są podejmowane i o nich będzie na pewno informował operator, czyli Gaz-System. Polski terminal LNG może być atrakcyjny dla regionu z tego względu, że najbliższy duży obiekt, czyli nie licząc litewskiego pływającego terminala, znajduje się w Holandii, w Zeebrugge, i ta odległość sprawia, że jedynym źródłem LNG, które będzie na ten moment atrakcyjne dla klientów, jest właśnie Świnoujście, i Polacy prowadzą już rozmowy, czy to z Węgrami, czy to z Czechami, z Bułgarami, z Ukraińcami. Jest tutaj wielki potencjał. W wersji hura optymistycznej Gaz-System mówi nawet o 70 miliardach metrów sześciennych rocznie, które mogłyby przepływać przez polski system, nie tylko przez gazoport, ale także przez planowany korytarz norweski. A skąd te szacunki Gaz-Systemu? Czy to nie jest jakiś wyraz przesadzonego być może optymizmu? To jest oczywiście wersja optymistyczna, ale należy założyć, że 10 do 17 miliardów metrów sześciennych rocznie mogłoby płynąć przez gazoport i korytarz norweski na rynek polski, i każda dodatkowa ilość, która będzie sprzedawana właśnie czy to na Ukrainę, czy do innych sąsiadów, urentowni dodatkowo te inwestycje, bo im więcej gazu będzie przez nie płynąć, tym większy zysk będą one przynosić naszemu operatorowi, a więc także państwu polskiemu. Czy wprowadzenie tego rabatu, o którym Pan mówił, nie sprawia, że dzisiaj do gazoportu dopłacamy więcej w jakiś sposób? Jak to wygląda? Opłaty za infrastrukturę to jest około 10% kosztów zakupu gazu, 90% to jest cena wyznaczona przez firmę sprzedającą gaz. A zatem, jeżeli podwyższymy te 10% odrobinę, a uzyskamy duży zwrot w postaci niższych cen od dostawców, przez to, że będziemy mieli wolny wybór i będą musieli trochę zejść z ceny, to na pewno na tym zyskamy, ponieważ według wyliczeń Gaz-Systemu rocznie na tym, że mamy zbyt drogi kontrakt na dostawę gazu z Rosji, tracimy 400 milionów złotych.